Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew i pozdrawiam Was serdecznie z Werony, z włoskiej kwarantanny. Mariusz Stępiński, trzymajcie się. Rozgrzewka. Dobry wieczór, Boże, dzień dobry Państwu, już zakręcony człowiek, to nie ta pora, godzina 16, niedługo 15.35 obecnie, jesteśmy w przededniu, jesteśmy na 25 minut przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, a powiedzmy jesteśmy może nie w przededniu, tylko w urogu startu nowego sezonu, tak to należy określić. Zaczynamy dzisiejszym meczem pucharowym meczem w Skierniewicach, gdzie będziemy mierzyć się z miejscową Unią. Trzecioligowa drużyna, no a więc przeciwnik mniej więcej na poziomie tego, z którym mierzyliśmy się przed tygodniem w pierwszym, na razie jedynym meczu towarzyskim, sparingowym, jak zwał, Widzewa, wygranym, przypomnę, 9-1 z Unią Grodzisk Mazowiecki. Ale po pierwsze, to był tylko sparing, po drugie, Widzewiacy zagrali z zespołem, który nawet nie przyjechał najsilniejszym garniturem do Łodzi na Łodziankę, a więc naprawdę nie warto się podpalać, nie warto jakoś ten wynik tego meczu sparingowego brać za jakiś wyznacznik. Dzisiaj Widzew na pewno czeka dużo trudniejsze zadanie. Trzeba będzie mierzyć się z zespołem Unii Skierniewicy, który na pewno, jak sam powiedział trener tego zespołu, pan Rafał Smalec, nikt tutaj przed Widzewem klękać nie będzie. No więc właśnie jest to bardzo trafne określenie, bo przypomnijmy, przed rokiem, trochę wcześniej, w lipcu, drużyna Unii trafiła w losowaniu Pucharu Polski, trafiła na ekipę Piasta Gliwice, czyli ówczesnego mistrza Polski. No a ponieważ mistrz Polski trochę chyba zlekceważył Unię, albo się okazało, że Unia jest na tyle mocna, że postraciła faworyzowanego Piasta, mecz zakończył się remisem 0-0. Dlatego no trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że no, jakby nie było, trzeba uważać, bo zwycięstwo po dogrywce to jest oczywiście troszeczkę mniejszy wymiar zwycięstwa, chociaż chyba tam 3-4-0 nawet Piast wygrał z Unią, ale pokazuje to, że ekipa ze Skierniewic potrafiła postraszyć ówczesnego mistrza Polski, a więc no jest to bardzo, bardzo ciekawa informacja. Znamy już składy, to jest informacja dnia, no poza tym, że wiemy, aha, teraz widzę, że mamy problem z nakładaniem się głosów, czytam te wasze komentarze, dziękuję wam za informację. Ja tu specjalnie zaznaczyłem, że jest to relacja beta, bo właśnie po to, żeby testujemy dzisiaj po raz pierwszy w otwartym paśmie transmisję równoległą również na YouTube. Postaram się zaraz ten problem dla was naprawić. Już nasz technik nad tym pracuje, więc miejmy nadzieję, że za chwilę uda nam się to wyeliminować. Wiemy, znamy problem. Natomiast no, o ile będę słyszalny, to wrócę jeszcze do tematu składów i koszulek. Uwaga, koszulki na mecz będą dzisiaj jednak w stroju czy producenta firmy Kappa. Udało się rzutem na taśmę, no, mówiliśmy o tym wiele, no, jest to oczywiście pewien upsmak, pewien taki no, kolejny kamyczek do ogródka zarządzających, że dopiero w dniu meczu udało się te stroje zorganizować, zamiast zamówić je już dawno, dawno temu, mieć umowę podpisaną. Wszystko było robione na ostatnią chwilę i efekt jest taki, jaki widzimy po prostu. Takie są niestety realia. No i cóż, składy poznaliśmy, dzisiaj widzę na biało, w jakim składzie. No powiem szczerze, że mogą być zaskoczeni ci wszyscy, którzy oczekiwali Patryka Muchy w wyjściowym zestawieniu, bo tego piłkarza nie ma, on zaczyna mecz na ławce rezerwowych, więc będziemy mieli sytuację taką, że O, teraz proszę o komentarz w serdecznych naszych słuchaczy, czy coś poprawiło z naszym pogłosem, bo tak wiemy, wiele osób zgłasza. Powiedzcie, czy teraz jest poprawa.
a my będziemy dalej próbowali tutaj to naprawić, bo przypominam, jest to transmisja beta w radiu, mam nadzieję, słychać po głos jak w kibel, pisze Michał Palpuchowski, no to takiego, na takim głosie absolutnie nie zależy. Będziemy za chwileczkę próbowali to wyeliminować. Cały czas wiemy o problemie, cały czas działamy, więc staramy się to jakoś dla was naprawić. Nasz technik cały czas czuwa, cały czas dłubie w systemach. Zaraz miejmy nadzieję, będzie wszystko w porządku. Natomiast kwestia, może teraz dajcie znać, czy teraz coś się poprawiło. Czekam na komentarz. Nic, lipa. No cóż, no mam nadzieję, że uda nam się to wyeliminować. Miejmy nadzieję, że w radiu jesteśmy słyszalni. I nadal lipa. No nic, no będziemy dalej próbować. Jeszcze mamy troszkę czasu do meczu, 20 minut, więc zrobimy wszystko, żeby ten głos się nam tutaj nie dublował. Wrócę do składu. No ten, kto oczekiwał, że Patryk Mucha pojawi się dzisiaj w wieczorowej 11, no niestety może być rozczarowany, bo zawodnik siedzi na ławce rezerwowych i to jest taki żelazny elektorat, powiedzmy. O, teraz jest dobrze, więc super. Mamy nadzieję, że jest w porządku. Ja mam połączenie, nie wiem, czy próbne, czy niepróbne, no więc przerywam, przepraszam, trochę tak nieskładnie to wszystko dzisiaj nam brzmi, język mi się plącze, ale mamy już połączenie, mamy połączenie ze Skierniewic. Halo, dzień dobry. No. Halo. Adamie, jesteśmy już na antenie. Czy jesteśmy gotowi do połączenia z wami, czy jesteście jeszcze w trakcie rozkładania trendu? Jeszcze chwila, jeszcze momencik i myślę, że wszystko będzie gotowe. To ja was wyciszam, panowie, dajcie mi znać, jeżeli będziecie już gotowi wejść na antenę, a ja kontynuuję program rozgrzewka. W porządku? Dobra. No to do usłyszenia. No mamy pierwsze próbne połączenie ze Skierniewicami, widać, że coś tam się dobrego dzieje, już słychać speakera, natomiast wracamy. Łukasz Eskel pisze, że u mnie dalej echo. No jeżeli 90% osób pisze, że jest okej, to może odśwież strony, Łukasz, taką mam dla ciebie propozycję. Jeszcze poprosimy dobrych ludzi, żeby nam powiedzieli, czy w radiu jest okej, pisze Marcin Guzewicz, a podwójna ścieżka w YouTubie. Tak, wiemy, Marcin, mam nadzieję, że te problemy już za nami. Wrócę, więc już taki uspokojony trochę tym, że się poprawiło. Wrócę do kwestii składów. Otóż dzisiaj Patryk Mucha na ławce. Być może uznał trener Enkelej Dobi, że no jest za wcześnie jeszcze dla Patryka, że on odbył raptem kilka treningów z drużyną. Trochę jestem zaskoczony, nie ukrywam, ale no jestem w stanie zrozumieć taką decyzję. Od początku dzisiaj para mąży po czołu. Tak naprawdę patrząc na ten skład, to mamy wszystkie te same nazwiska, które oglądaliśmy w poprzednim sezonie. No, pierwszy mecz od razu z Kucha, jeżeli chodzi o nasze przewidywania składowe, bo zawsze z WTM-em robimy wspólnie taką naradę. No i obstawialiśmy, że jednak może nie usiądzie na ławce, a zacznie Patryk Much. Natomiast pozostała dziesiątka trafi ona w 100%. No ale jednak może od początku i to w dodatku z opaską kapitana, więc jest to rzecz troszeczkę zaskakująca, również to, że Mateusz ogląda swoje nazwisko w tablicy i się w składzie i dodatkowo jeszcze dostaje opaskę, ale Morzeń i Tanżyna to byli dwaj zawodnicy, którzy tę opaskę nosili w zastępstwie Marcina Robaka, więc to akurat aż tak bardzo nie dziwi. Na ławce rezerwowych jeszcze dwóch młodych zawodników zgłoszonych do rozgrywek niedawno, czyli Jakub Kmita i Damian Skrzyczkowski. Ten drugi to pomocnik, Kmita to napastnik. Jest też, uwaga, Dominik Kun zgłoszony do rozgrywek. Wczoraj jest zakontraktowany, jest już na ławce rezerwowych, więc ma szansę na debiut w Widzewie, podobnie jak Kucha, Skrzyczkowski i Kun. Właśnie wraca Amiał, on jest też na ławce rezerwowych, jest Marcel Pieńczek, bo Filip Becht na razie wygrywa tę rywalizację. No i słowa Krystian Nowak też, możliwe, że dostanie jakieś szanse ponownego debiutu, tak w cudzysłowie, jeśli można tak powiedzieć. I no uważam, że może mieć na to szansę. Debiut Bechta to nie będzie. Becht już zdążył zadebiutować w którymś z meczów ligowych. Chyba ze Stalą Stalowa Wola, jeśli pamięć mnie nie myli, to tam w tamtym spotkaniu mieliśmy debiut Filip Becht na kilka minut ostatnich. Pojawił się na boisku, więc żadnych nowych nie ma. Mamy dostęp ten skład, który znamy doskonale. Prochownik Wolsztyński, para napastników na skrzydłach Gutowski i Ojama. Zobaczymy, który na którym, bo to też się będzie pewnie dopiero okazywało, jak będzie
jak będzie na boisku. Ale myślę, że to jest możliwe, że będą się zmieniać pozycjami tronami Ojama z Poczobutem. W środku pola już mówiłem, Morzeń z Bartomiejem Poczobutem. Parę stoperów, tutaj nie ma niespodzianki. Rudolf Tarzyna, Nowak jeszcze trochę za wcześnie. Boki obrony Łukasz Kostakiewicz i właśnie Filip Bechnow-Bras, oczywiście Wojciech Pawłowski. Przeczytam wam jeszcze skład Unii Skierniewice, to najważniejsze. Marcin Pieńkowski numer 11 i Robert Kowalczyk numer 20, więc to są dwaj widzewiacy znani. Konrad Kowalczyk kapitanem, nie Kowalczyk Robert, więc będziemy mieli dwóch byłych widzewiaków. Tak się zastanawiam, jest też taki piłkarz Mateusz Stępień, numer 28 na koszulce. Wiem, że Mateusz Stępień był taki młody widzewiak w Akademii Widzewa przed laty, jeszcze za czasów Sylwestra Cacka. Obstawiam, że to może być ten sam chłopak, który nie dostał zazwyczaj za bardzo szansy w pierwszym zespole. Zobaczymy, jak tam ze Skierniewicami, czy możemy się już łączyć. Pytam chłopaków. Niestety łączność taka jest. Przypominam, to jest transmisja beta. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze z naszej strony, nawet te krytyczne, nawet te negatywne. Jeśli coś wam się tutaj nie podoba, coś chcielibyście zmienić, to dawajcie, piszcie, śmiało znać. Będziemy sobie to wszystko czytali już po spotkaniu, analizowali wasze komentarze i starali się na kolejne spotkanie, bo jeżeli będzie pozytywny odbiór, jeżeli będzie zainteresowanie, no to mecz z Radomiakiem Radą, a nawet wcześniej spotkanie sparingowe z GKS-em, które odbędzie się za tydzień prawdopodobnie w Grudzisku Mazowieckim albo w Grudzisku Wielkopolskim. Będziemy się wtedy też w ten sposób z wami komunikować i poprzez YouTube i bezpośrednio też poprzez relację radiową nadawać to dla was. Robimy to w ten sposób, dlatego że niektórzy chcieli, mają możliwość oglądać ekran, chcą widzieć składy i tak dalej, co się dzieje, zegar i tak dalej, no ale są też ludzie, którzy są w podróży, mają telefon w ręku, nie chcą włączać ekranu telefonu, bo mają go w kieszeni, biegają, robią cokolwiek, wtedy no YouTube niestety tego nie umożliwia, chyba że w jakiejś płatnej wersji, wtedy można sobie odpalić naszą relację radiową. Słyszę, że mam już chyba połączenie ze Skierniewicami gotowe, więc pytam Adama, pytam Maćka. Halo, halo Skierniewice. Halo, halo studio. Cześć. Maciek Kliczewski. Słychać cię w porządku. Adam, jesteś też z nami? Halo, panie Adamie. No, pan Adam Sadowiak nam troszeczkę zamulił. Miejmy nadzieję, że zaraz się odezwie. Maćku, powiedz, jaka sytuacja w Skierniewicach? Czy trwa jeszcze rozgrzewka, czy już piłkarze zeszli? Co tam się dzieje dookoła? Nie, w tej chwili gra, jeszcze raz się przywitam tylko z Państwem, także żeby cześć wszystkim. W tej chwili jeszcze kończymy rozgrzewkę. Z ciekawostek to, co mogę przekazać, to mamy nowe stroje, mamy nowe znaczniki. To taka informacja okołomeczowa, sprzęt dojechał, zagramy dzisiaj już w sprzęcie firmy Kappa. Zawodnicy w tej chwili kończą ostatnie przebieżki, za chwilę już będą schodzić pewnie do szatni, żeby się przebrać, żeby przygotować się już do rozpoczęcia spotkania. Jak to na trybunach, czerwono czy tak pół na pół? Czy trybuny generalnie czerwone, mamy przygotowane flagi, także bardzo duża rzesza kibiców z Łodzi już na trasie jadąc, mijały nas samochody, gdzieś się pozdrawialiśmy. Szaliki wywieszone za okna, rozumiem, i tak dalej. Ja szalików za oknami nie widziałem, ale widziałem ludzi poubieranych w barwy. Na stadionie też no, przeważa raczej ten kolor czerwony, także dużo, dużo naszych kibiców. Stadion będzie raczej widzewski. Na oko tak mniej więcej około 1000 widzów będzie, więcej, mniej, jak to mocno można ocenić? Żeby zobrazować naszym słuchaczom, co tam się w Skierniewicach dzieje. Wiesz co, wydaje mi się, że plus minus około 1000 może być, tam jeszcze sporo osób jest generalnie przed stadionem, także jeszcze na pewno będzie tych osób więcej. Ciężko jest mi powiedzieć, tu z tego miejsca ja nie widzę tak naprawdę połowy trybuny, bo mamy trybuny, które są ułożone równolegle do linii bocznych, ale kibiców jest bardzo, bardzo dużo generalnie, tak jak na taką pogodę, jak na mecz rozgrywany w warunkach pandemii, przypominam, to social distans jest średni, ale naszych kibiców dużo, zawodnicy już w tej chwili z boiska, żeby się szykować, także za 10 minut już będziemy zaczynać.
Powiedz jeszcze słówko, jak Murawa, czy dobrze przygotowana jest sierpnia? Nie, Murawa może być trochę wypalona od słońca. Bardzo dobrze przygotowaną, aczkolwiek nie widziałem, żeby była jakoś zraszana. Także ciężko mi powiedzieć, czy piłka będzie, czy Murawa jest, jak to się mówi, tempa, czy piłka będzie chodzić. Myślę, że to będzie mi łatwiej powiedzieć po tych pierwszych minutach, jak już zaczniemy mecz. Z tego, co widziałem, to piłka na razie chodziła, także zobaczymy. Okay, Murawa wygląda na ładną, równą, na pewno kretowisk nie ma, nawet w tych okolicach piątek bramkarze najczęściej wydeptują, jest utrzymana ładnie, także nic tylko grać. No, chętnie założyłbym sabutę i tam wybieg sobie pokopać się po czole. Dobrze, Maćko, to ja się z tobą na razie rozłączam, słyszymy się już za 5 minut w audycji Mecz. Prośba tylko, jakbyś zadbał, może będzie jakaś techniczna możliwość, czasami wiatr zawieje, słychać taki szum w twoim mikrofonie. Może uda ci się to jakoś wyeliminować. Myślę, że byłoby to bardzo korzystne dla słuchaczy i dla mnie też, bo ja jestem jednym ze słuchaczy dzisiaj. Niestety jestem w studio i nie mogę meczu oglądać. Smutno mi bardzo z tego powodu, więc łączę się w żalu z naszymi słuchaczami. Popróbuj z mikrofonem. Jasne. Słyszymy się za kilka minut i już. Dobra. Dobra. Tyle panowie w zasadzie Maciek. Co, mamy problem z łącznością jeszcze z zestawem Adama, więc będziemy to za chwilę dla was próbowali jakoś naprawić. Wracając do dokładów, tak jak mówiłem, Robert Kowalczyk, Marcin Pieńkowski, są dwaj piłkarze, którzy grali w Widzewie. No, Robert nawet pomógł wywalczyć ten pierwszy historyczny, nazwijmy to, awans z trzeciej do czwartej ligi. Więc no, nie byli jaki zawodnik, ale pamiętam, miał też taki lekko negatywny epizod, jeśli tak można powiedzieć. Spotkanie pewnie pamiętacie, ligowe z Pelikanem Łowicz, jeszcze gdy ten zespół był prowadzony przez Marcina Pustkę, przez Franciszka Smudę. Długo się zapowiadało, że będzie remis, ale w 96 albo 7 minucie w doliczonym czasie gry gol dla Widzewa na 2-1 i no, bardzo dużą wściekłością przyjęli to piłkarze Pelikana tę porażkę i ucierpiała tam szatnia Widzewa, ściany, szafki, drzwi bodajże, no nieważne. Ale to pokazuje też, że jest o ambicji Roberta i drużyny Pelikana, więc tak różnie to można oceniać. Ale to już jest historia. Oczywiście dzisiaj Robert i Marcin Pieńkowski pewnie będą bardzo naładowani energią, żeby udowodnić coś, przypomnieć się tym kibicom. Występ Marcina Pieńkowskiego nie był do końca pewny. On doznał kontuzji przed tygodniem w Zambrowie w ligowym meczu Unii. Szedł z boiska w 23 minucie, no ale jak widać postawili go nogi. Pewnie robił wszystko, żeby się wykurować, no bo dla niego mecz z Widzewem to jest oczywiście święto i to jest szczególne wydarzenie. Nie pamiętam dokładnie historii Marcina, ale tak zaryzykuję, że to jest taki nasz wychowanek, taki nasz Widzewiak, Marcin Pieńkowski. No dzisiaj jest profesjonalnym piłkarzem. Gra co prawda na poziomie trzeciej ligi, ale dziś występuje w drużynie naszego przeciwnika, więc nie będzie żadnych tutaj. O, mam jakiś komentarz, widzę kolegizatorów, to pozdrawiamy i żegnamy. Coś miałem jeszcze powiedzieć, miejmy nadzieję, że dzisiaj Marcin nie będzie miał powodów do zadowolenia. Dwie minuty będziemy się łączyli ze stadionem przy ulicy Pomologicznej w Skierniewicach. Panowie Sadowiak i Winczewski są już na stanowiskach, a więc będziemy mieli za moment łączenie z obiektem właśnie w Skierniewicach. Tradycyjnie przypominamy wam, gdzie tam można tego pana ukryć, użytkownika na tym kanale. O, dziękujemy panu bardzo. Cóż chciałem powiedzieć, że zachęcamy was do subskrypcji naszego radia. Wiem, że to każdy to tak robi i to jest takie już monotonne, nudne, ale my też o to prosimy. Możecie tam na dole sobie zrobić subskrybuj, możecie sobie zrobić też łapkę w górę dać, czy jak to tak się mówi, dzwoneczka możecie sobie też ustawić, więc będziecie wiedzieli o każdym naszej nowej relacji YouTube'owej, każdy nasz program radiowy, który dla was realizujemy, czy to na żywo, czy z odsłuchu, trafia później na YouTube, więc jeśli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, nie słuchacie radia na żywo, gdyż nie macie na to czasu, a robicie sobie później odsłuch programów, to będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć, kiedy trafia to na nasze serwery YouTube'owe. Wrzucamy jeszcze powiadomienie użytkowników aplikacji, możecie też pobrać aplikację Radia Widzew
i myślę, że na bieżąco ze startem wszystkich audycji, z ich odsłuchami i tak dalej, a więc zachęcam również i do tego. No i cóż, pora zaczynać mecz. Ja w takim razie dwa krótkie dżingle i słyszymy się za moment ze stadionem, znaczy nie my się słyszymy, słyszycie się wy z Maćkiem Winczewskim i z Adamem Sadowiakiem i oddaję głos, oni są na stadionie w Skierniewicach i będą dla was realizować ten mecz, będą dla was go komentować, także chwila dosłownie przerwy i słyszymy się już ze Skierniewic. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.